podaniu. Ej! Dobitka! A, zbrań. Do biały? Ja. Jak on na noc ma wyprać? I krycie, i krycie, i krycie! Ja! Krycie, Piotrek! Ja! Ustaj! Krycie, odkrycie! Fajnie, fajnie, fajne brameczki na treningu dzisiaj tam padały. Fajne. 90 minuta. Dziękuję bardzo! I zakończył ten mecz. W meczu też byłoby coś takiego łatwo strzelić, czy skupienie musi być ogromne. Nie, w meczu to już wiesz. Na półka wychodzi. Są szanse, ale no, skupienie, pewność siebie przede wszystkim i może by takie coś padło, no, miejmy nadzieję oczywiście. Nie wiecie, czy to chyba była pomyłka taka, powiem ci, wypadek przy pracy, bo tutaj 50 rzutów karnych, 49 strzelonych. Tak wyszło na liczniku. No, nie, mi się wydaje, że trochę, myślę, że za bardzo chciałem powiedzieć, że tego karnego mnie cieszy, bo przyszedłem trochę też taki nieprzygotowany w ostatnie minuty, bez czucia piłki. Myślę, że w tym momencie może powinienem też oddać piłkę, a nie brać tego na siłę. Jak tak nie jesteś w meczu, nie czujesz tego, więc myślę, że to na pewno było też w dużej mierze tym spowodowane. Ale powiem ci, że widzę, że, lubię, że ty lubisz zostać po treningu, potrenować cały rzut wolny, rzut karny. Nie, to moja praca jest tak naprawdę, więc cały czas staram się, wiesz, zostawać, strzelać te bramki, żeby potem była ta regularność w meczach, w treningach i po prostu czuć taką, takie dobre uczucie pod bramką. No i to potem przynosi efekt. Trelu to no przy karnym, no nie ma szans, chłopak. Ale bardzo dobry bramkarz, bardzo dobrze, widzę, że się tu rozwija. Też fajnie, że on chce zostawać, to też jest dla mnie fajne, że nie muszę prosić. Jak w niektórych klubach to miało miejsce, więc to też jest fajne, że chłopak jest pracowity. Więc myślę, że też przy takich rzeczach on też pewnie korzysta i za każdym razem też myśli, co mógł zrobić lepiej. Tak jest! Brawo, Trelu! Trelu, a powiedz mi, jak na obozie się czujesz jako młody chłopak tutaj w towarzystwie starszych kolegów? W towarzystwie starszych kolegów. Duże doświadczenie mam, już trzeci obóz zagraniczny z chłopakami. Już sporo czasu z nimi spędziłem praktycznie. A właśnie, to może jeszcze to. Proszę bardzo, o trenerze Sikorskim jak oceniasz? Nie, no ten Sikorski bardzo dobry mentor, bardzo dobry trener. Brawo Piona! Jak coś, to tu jest 100 kilo, nie? I góra! Świetnie! Dał radę.